this heart. Yeah, wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Kiedy oglądacie tego vloga, to prawdopodobnie albo jedziemy na wakacje, albo już jesteśmy na miejscu. Nie wiem, o której go opublikuję, ale prawdopodobnie jakoś rano, więc będziemy w trakcie jazdy na nasze wymarzone wakacje. W końcu jakieś wakacje po prostu. Tak, jedziemy w sobotę, kiedy właśnie wy to oglądacie. Jest czwartek. W tym vlogu będziecie widzieć całe przygotowanie, pakowanie i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się na sobotę tego vloga dla Was zmontować, bo chciałabym, żeby poszedł. A jeszcze chciałabym na przyszły tydzień nagrać dla Was Q&A, tylko nie wiem, czy jedną część, czy dwie części, bo mam trochę tych pytań od Was. Na Instagramie dawałam Wam okienko anonimowe, no i tych troszeczkę pytań, troszeczkę mam, więc zobaczymy, ale sądzę, że nagram po prostu jeden dłuższy film dla Was i po prostu w czasie, kiedy my będziemy na wakacjach, czyli cały przyszły tydzień, 8 dni, zobaczycie tylko po prostu to Q&A, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na mój Instagram, bo tam po prostu będą relacje, zdjęcia przed wstawieniem filmów na YouTube, bo oczywiście filmy na YouTube będą po naszych wakacjach. Będę je wstawiać po kolei. Planuję wstępnie 4 filmy właśnie z wakacji. Takie właśnie 2 dni. Po prostu, żeby było to w miarę ustabilizowane. Tak sądzę, że będzie dla Was najlepiej. Jest godzina 8:52 i ja dzisiaj mam paznokcie na 9. Moje paznokcie wyglądają teraz w ten sposób, czyli no jest masakra, straciłam 2 paznokcie, nie wiem jak to ogarnąć, odos jest okropny i dzisiaj jeszcze pierwszy raz po prostu w życiu robię też pedikur. Właśnie u Julki będę robiła właśnie manikur i pedikur i w ogóle pedikur będzie pierwszy raz w życiu, więc ja nie wiem w ogóle jak to będzie wyglądać. Dzisiaj na paznokciach robię French, czyli klasyczek. Chciałabym, żeby po prostu paznokcie pasowało mi do wszystkich stylizacji. Potem po paznokciach jadę na drobne zakupy. Drobne. Wstępnie trochę wydam, ale pieluchy, jakieś tam kosmetyki, które nam się kończą właśnie na wyjazd, bo akurat kończą nam się w większości produktów, a niektórych w ogóle już nie mamy, typu szampon, czy... no szampon, może mamy, ale szamponu nie mamy i odżywka dla mnie i dla małej, ta z Isanem, dziecięca, też nam się dawno skończyły, po prostu tak jedziemy na innych odżywkach. Dlatego ten vlog będzie właśnie taki przygotowawczy. Też jeszcze czeka mnie zrobienie 2 prań, kolorowego i białego. Wczoraj robiłam czarne i dziecięce, a jak mi nie wyschnie, to po prostu wystawię na zewnątrz, bo jest ciepło dzisiaj i wietrznie dosyć, więc, znaczy wietrznie, no jest tak spokojnie w miarę, ale mimo wszystko jest ten wiaterek, więc powinno szybciej wyschnąć. Więc takie są na dzisiaj plany, a jutro po prostu pakowanie, prasowanie i tego typu rzeczy. Dlatego bardzo serdecznie Was witam w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Dobra, trochę mnie słabo widać, ale paznokietki mam zrobione, proszę bardzo. Frenczyk taki sam też na stopach. Jestem mega zadowolona, bo pierwszy raz po prostu miałam zrobione i podobało mi się to. Więc myślę, że zrobię może, chociaż może nie, już w sierpniu. W sensie co dwa miesiące Julka zaleciła, że nie trzeba co miesiąc, przecież te paznokcie rosną bardzo wolno. W porównaniu po prostu z paznokciami u rąk i mniej się niszczą. Jak tak, paznokcie u rąk. Dlatego ewentualnie co 2 miesiące, ale nie wiem, czy będę miała pieniądze w sierpniu po prostu na do i na to. O! Bo ja już wolę po prostu mieć tutaj zrobione ładne paznokcie. French, króciutkie, tak jak chciałam. Stoję właśnie pod Rossmanem. Idę właśnie do Rossmana zrobić zakupy. Mam listę. Muszę jeszcze podejść do Lidla. Właśnie też tam przekąski na podróż kupić. Chciałam do Heby pojechać, bo mi się SPF kończy z Yope, który mam. Ale oczywiście nie było miejsca.
Więc ewentualnie kupię na wakacjach. Prawdopodobnie na wakacjach tam, gdzie jedziemy, chyba będzie. Więc po prostu wstąpię i kupię SPF. Ja tam jeszcze mam, ale jest w sumie taka końcówka, że muszę troszeczkę wyciskać. Dobra, nie ma co. Idę na te zakupy i wracam do domu. Think about you every time. I remember that it's old. Yeah. You never break. Wróciłam do domu i pokażę wam, co kupiłam. Wydałam za dużo, zdecydowanie. W samym Rossmanie poszło chyba 268 zł. Ale dużo mi się rzeczy pokończyło, jak właśnie podkład, puder, żel do mycia. Jedynie czego nie kupiłam, to szamponu. Totalnie mi wypadło z głowy, żeby kupić szampon. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Mam nadzieję, że coś mamy, ale to chyba się kończy. Nie wiem, zobaczymy. W razie czego kupimy po prostu na miejscu. I po pierwsze, pieluchy. Do kąpieli. Nocne pieluchy. I dwa razy pieluchomajtki. Proszę bardzo. No i tak, z kosmetyków. Wzięłam taką małą maskę. Nic ciekawego w jakiejś rozsądnej cenie, w takim rozmiarze nie było. Więc będzie taka. Zobaczymy, może się sprawdzi. Tutaj puder. Chusteczki nawilżane w dużej wersji i w mniejszej wersji. Takie podróżne do torebki. Że głównie mi chodziło, żeby na przykład wytrzeć małej ręce, jak na czym się pobrudzi. Płyn dla małej do mycia. On jest głównie do kąpieli, ale my też używamy tego jak po prostu żel. I odżywka. Ogólnie mają nowe opakowania. Mam nadzieję, że to jest to. Nie mam bladego pojęcia. Mam przynajmniej taką wielką nadzieję. Krem do przewijania. Nić dentystyczna. I takie podróżne waciki do uszu. Żel do mycia twarzy. Dezodorant. I podkład. Tylko wzięłam ciemniejszy numerek. Ciemniejszy kolor. Piąteczka. Na wakacje po prostu będzie idealne, bo mam wrażenie, że się strasznie odcina, że mam za jasno na tej buzi, po prostu tak delikatnie. A jak jeszcze wezmę samoopalacz i się opalę, no to już wtedy bardzo to widać, więc mam piąteczkę. No i z takich zakupów jedzeniowych wzięłam tą podróbę lidlowską Bounty, bo najbardziej mi smakuje. Dwa razy kabanosy z kurczaka. Takie spaghetti, żelki. Dla Bartka jeden na dzisiaj, jeżeli będzie miał ochotę, a drugi na podróż, czyli energetyk. Wzięłam mu taki, nie było, nie wiem, czy to jest klasyczny, czy... A ja wzięłam sobie dwa razy Turbo Ross, czyli jeden na dzisiaj, a drugi na podróż. I jeszcze takie dwa małe herbatniki, idealne właśnie na podróż będą. A paznokcie u stóp wyglądają tak, no po prostu jestem zachwycona, jak to wygląda. O, no super, naprawdę. Super robota i mega się cieszę. Mieliśmy problem tylko z tym paznokciem, może to będziecie widzieć, bo po prostu leciała krew z niego. Ale u mnie to jest norma, ale naprawdę no, jestem zadowolona. Tak, tak poza tym kupiłam ostatnio sobie takie klapki w handem, czarne. Nie przeszkadza mi, że one się tak tutaj rysują, bo to jest matowe, więc to jest akurat normalne, ale one są tak super wygodne. Były jeszcze w kolorze takiego kremu i cappuccino. No wybrałam czarne, najzwyklejsze i są naprawdę mega wygodne. Szukałam właśnie czarnych klapek, takich klasycznych, bo mam same te fioletowe i mi to zaczęło strasznie przeszkadzać. A Bartek jest mamą na dworzu, w sensie mała z babcią, a Bartek tam ogarnia z tatą, coś tam kupią, coś z rurami, nie mam dlatego pojęcia, o co chodzi. Ja to wszystko spakuję, znaczy spakuję. No jedzenie oczywiście schowam, to co trzeba schować do lodówki to schowam, ale będzie po prostu na podróż, a torba właśnie z tymi kosmetykami i tak dalej wyląduje po prostu u nas w pokoju, będzie czekała na jutrzejszy dzień, jak będę nas pakować. Zabieram się też za nastawienie prania i zdjęcie tego prania, które robiłam wczoraj. Mam nadzieję, że wszystko wyschło i co? Nie wiem, czy zabieram się za obiad, muszę coś zjeść. Chcę nagrać dla was film, to Q&A, bo bardzo mi zależy, żeby dla was nagrać, bo naprawdę super pytanka wam, bo naprawdę super pytanka mi zadaliście i muszę po prostu znaleźć moment, a przez to, że Bartek robi tam na dworzu i małą zajmuje się babcia, to nie wiem, czy babcia pozwoli mi, żebym tutaj jeszcze usiadła i zaczęła nagrywać.
Zobaczymy. Zajdę na dół i się spytam. No ale naprawdę, no, te paznokcie u stóp, no... nigdy nie miałam tak ślicznych paznokci u stóp, bo zawsze namalowałam sama paznokcie i najczęściej to było, wiecie, zwykły lakier, a jak było ta hybryda, no to też nieumiejętnie, bo ja po prostu nie umiem malować u stóp, no trzeba się tak strasznie wygiąć, a teraz po prostu idealnie, pięknie zrobione paznokcie, wiecie, wyprofilowane i niech sobie rosną w ten sposób. No jedynie szkoda, że te dwa paznokcie mi się wyłamały, bo tak to mam naturalne wszystkie, a no to trzeba było po prostu przedłużyć. Właśnie nagrałam film, jestem zadowolona, że już to skończyłam. Idę na dworek, biorę energetyka i posiedzę trochę tam z Bartkiem i z Małą, trochę się pobawimy. Tak, spędzimy ten dzień, może nawet pójdziemy do basenu? Kurde, zastanawiam się, czy chcę iść do basenu, czy nie. Pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Mam tutaj torbę małej i już poniedziałek, we wtorek włożyłam tutaj ubrania, które już były po prostu, wiecie, wyprane, poskładane i tak dalej. Te, które wstępnie bym chciała zabrać jej na wyjazd, żeby, wiecie, ich przez przypadek nie użyć, by Bartek ich jej nie ubrał po prostu tak, wiecie, przez przypadek. Na przykład wczoraj, albo nawet dzisiaj, wiecie, o co chodzi. Więc teraz bym chciała zobaczyć to, co mam wypranego, wiecie, jeszcze tylko trzeba je wyprasować, stworzyć stylizację po prostu, żeby wiedzieć, co konkretnie muszę wyprasować i widzieć to tak wizualnie. Wstępnie chcę je przygotować tak 12 stylizacji, a jeżeli będzie więcej, to też się nic nie stanie. Nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda, nie pobrudzi za mocno, wiecie. Takie aspekty, które warto po prostu przejrzeć przed każdym wyjazdem. Dzień dobry. Przed chwilą, Aurocie, ostrożnie. Przed chwilą też małą kąpałam. Maszka! Proszę mi nie przesuwać tego statywu. Przed chwilą małą też wykąpałam, bo tak się wybrudziła, tak zaczęła bawić się piachem na dworzu, że trzeba po prostu było to dziecię wykąpać. Więc zrobiłam jej szybką kąpiel, mycie, teraz jest czyściutka. Dobra, zabieramy się za tą robotę. Never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. Never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. Witajcie kochani w piątek, dzisiaj drugi dzień tego vloga i ostatni dzień przed wyjazdem. Jutro wyjeżdżamy na wakacje. Dzisiaj taki dzień naprawdę organizacyjny, trzeba ogarnąć wszystko, naprawdę. Zabieram się właśnie za zrobienie śniadanie. Mała się przed chwilą obudziła, ogarnęłyśmy się. Dostałam mleko jak co rano, sami widzieliście po prostu, jak pakuję mleko do lodówki, nauczyła się i to jest w sumie, jestem z niej dumna z tego powodu, że nauczyła się otwierać lodówkę, jeżeli chce mleko, wyciąga mleko, podaje nam, potem chowa to mleko i dostaje butelkę, więc to jest spoko rzecz. Mamy pustki w lodówce, dlatego jajeczka od naszych kurek i kiełbasa. Będzie jajecznica.
najprostsze śniadanie. Mam nadzieję, że małej zasmakuje, bo w sumie jajecznicy z kiełbasą jeszcze nie jadła. Z boczniem oczywiście, ale z kiełbaską jeszcze nie. Jest godzina 9:07, mała się obudziła tak 8:30 powiedzmy. I ja wstałam o godzinie 6, tak jak codziennie praktycznie, bo tak sobie nastawiam budziki. I ostatnio jedna z Was w komentarzach zapytała się, o której mała idzie spać i tak dalej. No to ja powiedziałam, że właśnie o 23, 22, czasami 21, to zależy, kiedy my idziemy spać. I takie ja mam wrażenie, że zostało mi zarzucone, że... Ale może to jest błędne moje myślenie. Że zostało mi zarzucone to, że wieczór, że wieczorów nie mamy spokojnych, tylko dla siebie, ale rano ja mam spokojny poranek i tak dalej, nie? Że powinno być na odwrót. Wieczorem, nawet jeżeli byśmy mieli spokojny wieczór, tylko dla siebie, to Bartek by coś tam sobie ogarnął w radiu albo coś byśmy oglądali wspólnie na telewizorze. A tak teraz nawet jest. Ja sobie oglądam jakiś tam serial czy YouTube'a, mała się tam bawi, czasami obejrzy sobie własne bajki, Bartek czasami coś tam ogarnia, albo jak właśnie leci jakiś fajny film, no to oglądamy wspólnie. I w sumie nawet jeżeli mała by spała o tej godzinie, tak samo wyglądałoby nasze wieczory. Ja zdecydowanie wolę mieć spokojny poranek. Bo wiecie, ile ja zrobiłam od 6 do czasu, kiedy mała się obudziła? Zrobiłam pielęgnację, tak jak widzieliście. Zmontowałam film Q&A. Zmontowałam wczorajszy dzień. Więc został mi tylko dzisiejszy, który nagrywam. Zrobiłam miniaturkę. Ten film się już zrenderował, to Q&A. Zaraz go będę wstawiać. Tak lubię ten spokojny poranek. Bez dziecka. Naprawdę, to jest dla mnie taka celebracja. Ja na spokojnie mogę wypić kawę, ogarnąć sobie właśnie te filmy i ja nie muszę tego robić potem. Dzisiaj oczywiście będę musiała, bo trzeba zmontować tego vloga na jutro, ale kocham ten spokojny poranek i zdecydowanie wolę taki układ. Dobra, zabieram się za zrobienie śniadania, bo ja jestem głodna, mała pewnie też, mimo że dostałam mleko, to myślę, że coś zje. I zapraszam do organizacyjnego dnia przed wyjazdem, pakowanie i tym podobne. W moim przypadku, co do pakowania, lista rzeczy, które trzeba spakować, jest bardzo pomocna. I proszę bardzo, tutaj mam listę, jeszcze druga kartka jest. Mam nadzieję, że jest wszystko. W razie czego, no jeżeli sobie o czymś przypomnę, no to sobie to zapiszę, a potem to po prostu odhaczę. Kosmetyczki już spakowałam. Oczywiście nie mogę ich spakować jeszcze do toreb, do walizek i tak dalej, no bo jutro będziemy używać tych kosmetyków, trzeba się jutro umyć, wiecie, na pielęgnację i tak dalej. Tak samo kolorowa kosmetyczka z moim makijażem, no też będzie jutro w użytku, więc tego spakować nie mogę. Zabieramy się dalej za ogarnięcie pakowania. Bartek mi przyniósł taką wielką torbę. Słuchajcie, torbę. To jest walizko, torba. Powinniśmy się zmieścić. Powiedziałam mu tak prześmiewczo, że co, jeżeli się nie zmieścimy do tych trzech toreb, w sensie do tej różowej torby, do tej i do walizki mojej fioletowej, to będziesz na mnie zły. Mam nadzieję, że się zmieścimy. Ewentualnie jakaś, wiecie, torba z elektroniką, jak statyw, coś takiego, nie? To żeby było oddzielnie. Chcę się zająć butami. Wczoraj wyprałam sobie te buciki i nic się z nimi nie stało. I tak zastanawiam się, które buty na to mogę lepiej wziąć. Puszczaj! Bo nie wiem, czy te, czy właśnie te. Czekajcie, sprawdzę na listę, bo ja to na liście miałam. Tak, na liście mam białe tenisówki jako podróż, mała również tenisówki. To będą na podróż, no ale i tak muszę je wyczyścić. Te wczoraj wyprałam i się właśnie z nimi nic nie stało, a są po prostu czystsze.
mimo wszystko uwielbiam te buty. Boże, no po prostu serdecznie Wam je polecam. Właśnie z CCC są tak wygodne. Po prostu poleciłam właśnie też koleżance z pracy i za moje polecenie po prostu kupiła, bo szukała czegoś takiego do takich letnich sukienek i też przepadła w tych butach. Tak, bucik, kochanie. Dlatego używam teraz chusteczek małej, bo nie mam nic innego i ogarniamy buty. Trzeba, wiecie, je trochę przetrzeć, ogarnąć. Chodzi, nawet nie wiem, co to stricte jest. Wygląda, jakby mi się kawa wylała, ale nie kojarzy mi się, żeby na te buty mi się kawa wylała. Zabieram się za robotę. Też zabieram te buty. Tylko sprawa z tymi butami wygląda tak, że do nich potrzebuję takich nakładek na palec, bo mi się tutaj tworzą rany. Więc potrzebuję właśnie wkładek. Ostatnio właśnie na Shein zamówiłam też miękkie wkładki tutaj, więc też je biorę. A ogólnie no to te buty są po prostu wygodne, jeżeli ma się ochronę na ten palec, wtedy jest ok. Nie, nie, możesz mi nie zabierać proszę tych butów. Zabieram też te buty, bo one też są wygodne. Wcale mi nie przeszkadzają w chodzeniu. Jestem w trakcie przesuwania ubrań i układam sobie tutaj wszystkie stylizacje. Chcę wszystkie ubrania mieć poukładane na łóżku, żeby wiedzieć naprawdę, co ja zabieram. Mała już jest spakowana, jeżeli chodzi o ubrania. Cała torba jej, ta różowa. Więc może pokażę Wam wstępnie, jak to wygląda. Tutaj mamy kostiumy nasze, piżamy, tam mój stanik akurat, narzutka taka czarna. Tutaj będą spodnie Bartka. No i tutaj mam 5 stylizacji, jak dobrze liczę. Tutaj są akurat długie spodnie, krótkie jeansowe spodnie zakładam jutro na jazdę, na podróż, więc ich tutaj nie ma, ale długie jeansowe spodnie są. Do tego właśnie koszulka w paski, jeszcze beżowe spodenki, krótkie dresy i takie w paski beżowe też będę zabierać. Taka niebieska sukienka, beżowa, ta długa różowa i moja ulubiona w paski. No a reszta stylizacji właśnie idzie się prasować. Tutaj jest walizka, w której chcę zmieścić mnie i Bartka z ubraniami. Tutaj jest ta wielka torba, którą postanowiłam rzeczami potrzebnymi, tak? Czyli właśnie pieluchy, tutaj rzeczy do przewijania małej, kolorowanka, jakieś kredki kupimy. Bo po prostu nie ma, pożarła te, które kupiliśmy. Jej ulubiona książeczka z Binga, z tymi karteczkami przewracanymi. Buty małej. Tam gdzieś pod spodem są też moje. Torebka. Ten. No, to na siedełko. Bierzemy go, bo będzie prawdopodobnie nam potrzebny. Chusta mojej teściowej. Biorę tą kremową, bo ją po prostu uwielbiam i wyobrażam sobie właśnie na chłodniejsze wieczory, gdzieś pójdziemy do jakiejś restauracji czy coś, no to właśnie założyć sobie taką chustę. Tutaj moje buty i buty małej na podróż i dwie zabawki, czyli ta książeczka polsko-angielska i ta mini do przewracania. Wiecie, ta antystresowa zabawka. I te dwie zabawki lądują w samochodzie. Nie chcę przesadzić z zabawkami. Na dworze jest jeszcze torebka z zabawkami do piachu i tego jest więcej niż takich normalnych zabawek. Tutaj ramoneska jeszcze do auta. Tutaj jeszcze jest kurtka Bartka. Smycz dla małej. Parasolka. Parasolka taka normalna. I to jest torba do samochodu na fotel z tyłu, żeby popakować jakieś zabawki, mleko dla małej, żeby to się nie wylało po prostu gdzieś tam na tylnych siedzeniach. No i oczywiście, tak jak mówiłam, ramoneska też ląduje do samochodu, tak jak kurtka Bartka. Tą sukienkę spakuję jako 13 stylizacja do torby w samochodzie, tak jakby była jakaś drobna awaria, żebyśmy po prostu ją przebrali. No bo tak, to jest wszystko, co ubieramy na jutrzejszą podróż, czyli Bartek ma taką bluzkę, czarne dresowe spodnie właśnie muszę wyprasować. Tutaj dla małej stylizacja, długie spodenki i taka bluzeczka wisienki, dla mnie ta różowa bluzeczka i krótkie spodenki, więc my będziemy ubrani na różowo na podróż.
No a tutaj ta duża torba, która jest wypchana rzeczami dla małej. No i tak, tutaj mamy ten basenik, ten samolocik do wody. Tutaj mamy jeszcze taką foczkę. Tam są czapeczki, trzy. Biała taka, to jest z daszkiem czapeczka. I mamy jeszcze taki bucket jeansowy. Tutaj jest furteczka jeansowa, polarek w razie czego, śliniaczki. No a pod są już ubrania po prostu. Tam są już ubranka wszystkie, więc to się zmieściło. Więcej się po prostu tutaj nie zmieści, mimo że bym bardzo chciała. A jeszcze tutaj są skarpetki, tak, i kostiumy. Mamy jeszcze taki jeden fioletowy i właśnie ten nasz różowy, więc ma dwa. Ten fioletowy jest troszeczkę na nią za duży, ale damy radę. Jest godzina 22 i my się zaraz kładziemy spać. Chciałam po prostu zakończyć tego vloga, tak żebyście po prostu, no, było to domknięte, a nie tak jak zazwyczaj, o, bez żadnego pożegnania. Jak stoimy z pakowaniem? Według mnie bardzo dobrze, bo te trzy torby są spakowane na full. Zmieściłam mnie i Bartka z ubraniami. Aurorcia! Zmieściłam mnie i Bartka z ubraniami do tej fioletowej walizki. Małą z ubraniami do tej różowej z Shein. Do tej wielkiej czarnej walizki zmieściłam wszystko inne. Tylko tak, osobno muszą być lekkie. Więc jeszcze jakaś jedna torba, myślę, że materiałowa, pójdzie stricte na leki. I druga materiałowa na przekąski do samochodu. Plus jeszcze jest torba małej, w której po prostu wylądują kosmetyki, takie wiecie, do przewijania podróżne, plus ta różowa sukienka do przebrania ewentualnego i zabawki małej, plus mleko. I do samochodu mamy jeszcze taką nakładkę na fotel, więc tam też się coś schowa. Nie wiem, czy wam to mówiłam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu już z wakacji. Cześć!